Skoro już żeśmy pod ten pałac podjechali, to pozwolę sobie parę słów powiedzieć o tym miejscu. Mam nadzieję, że Państwo będziecie zainteresowani. Sam Nieborów kiedyś należał do rodu Nieborowskich. I w drugiej połowie XVII wieku dobra te kupuje prymas Polski Michał Stefan Radziejowski, który na stałe swoją rezydencję ma w Łowiczu. Kupuje właśnie te od Nieborowskich te tutaj ziemie. I w latach 1695-97 buduje ten właśnie pałac. Pałac został zbudowany na fundamentach dawniejszego dworu Nieborowskich, który miał charakter obronny i prawdopodobnie w czasie wojen szwedzkich został zniszczony. Takim elementem w tym obecnym pałacu, który zachował się do dzisiaj z tego dworu Nieborowskich, to jest właśnie ta główna sień, kiedyś przejazdowa. Można było sobie kiedyś, nie wysiadając z karety, przejechać tą sienią na część parkową. Także to zachowało się jeszcze z dawniejszego dworu Nieborowskich. Architektem, który projektował ten pałac dla Radziejowskiego, był znany architekt pochodzenia holenderskiego Tilman z Gameren, który za zasługi na polu budownictwa polskiego został nobilitowany, to znaczy nadano mu tytuł szlachecki i takie spolszczone nazwisko gamerski. Ten sam architekt, również dla Radziejowskiego, budował w Łowiczu gmach seminarium duchownego, a obecnie mieści się tam Muzeum Łowickie. Pałac wybudowany w stylu barokowym, na planie prostokąta. Pierwotnie był o dwóch kondygnacjach, a na bokach czterokondygnacyjne wieże, tak zwane alkierzowe, przykryte takimi barokowymi pełnami. Cała wartość tego pałacu polega na tym, że praktycznie od budowy on się nie zmienił. Było wiele projektów przebudowy w czasie istnienia tego pałacu, ale na szczęście żadna nie doszła. Jedyną zmianą to było dobudowanie tak zwanego drugiego piętra mansardowego, to u góry, w okresie międzywojennym, kiedy tu właścicielem był Janusz Radziejowski. Radziejowski już w 1697 roku, jeszcze przed wykończeniem kompletnym pałacu, przekazuje w formie darowizny ten pałac Katarzynie Zniszczyckich-Towiańskiej i jej mężowi. Jest to jedyny moment, kiedy pałac i dobra Nieborowskie przechodzą z rąk do rąk w formie darowizny, a nie sprzedaży. Notabene oczywiście pani Katarzyna Zniszczyckich była blisko związana z kardynałem i prymasem, także tu wiązały ich takie dosyć głębokie uczucia, stąd też pewnie ten akt darowizny. Później właścicielami Nieborowa są różne rody magnackie, między innymi łochoccy, lubomirscy, aż wreszcie w 1764 roku dobra te zakupuje hetman litewski Michał Kazimierz Ogiński. To był bardzo utalentowany człowiek, może nie tyle w wojskowości, mimo że pełnił funkcję hetmana, ale był uzdolniony artystycznie. Świetnie grał na różnych instrumentach muzycznych, sam też komponował, ale również był dobrym inżynierem. Budował między innymi właśnie słynny kanał Ogińskiego. Wówczas to on po raz pierwszy tutaj przeprowadza gruntowny remont i wnętrza pałacowe uzyskują wystrój rokokowy. Natomiast w tym tympanonie, w tym trójkącie pojawiają się wtedy właśnie herby Ogińskiego, Oginiec, to jest ten z lewej strony taki powykrzywiany, oraz z prawej strony herb Pogoń, to jest herb Czartoryski, ponieważ jego żoną była Aleksandra Czartoryska. Stąd właśnie też te herby. No niestety Ogiński bierze udział w Konfederacji Barskiej, musi w pewnym momencie emigrować do Francji i będąc już na emigracji we Francji sprzedaje dobra Nieborowskie Michałowi Hieronimowi Radziwiłłowi i jego żonie Helenie Sprzeciecki Radziwiłłowej. I od tej pory, to jest w 1774 roku to ma miejsce, w 1976 roku i wówczas od tego czasu aż do końca II wojny światowej Nieborów należy do Radziwiłłów.
Michał Hieronim Radziwiłł, ten pierwszy właściciel, niezbyt dobrze zapisał się w historii Polski, ponieważ brał udział w Sejmie Rozbiorowym i podpisał się pod aktem rozbiorowym. W czasie II wojny światowej część tutaj pałacu zamieszkują Radziwiłłowie, a część zajmują Niemcy. Niemcy zrabowali stąd 19 skrzyń z eksponatami. Na szczęście większość z tych eksponatów po wojnie z powrotem wróciła do Nieborowa. Dlaczego jeszcze ważny ten pałac taki jest? Ponieważ w tym pałacu znajdują się sprzęty, wyposażenie, które naprawdę należało do Radziwiłłów i do tej pory ono się znajduje. Także wchodząc, my dzisiaj nie mamy tego w planie, ale wchodząc do tego pałacu, czujemy się tak, jakby Radziwiłłowie opuścili na chwilę ten pałac i pozwolili nam sobie po nim pochodzić. Także dlatego to też taką ma dużą wartość, że no jest to tak autentyczne. Nie? Bo i mamy wiele pałaców, które mają jakieś tam wyposażenia historyczne, ale w ogóle nie związane z rodem, który tam zamieszkiwał. Zobaczyć, tym bardziej, że właśnie no była ona nie tak dawno kompleksowo naprawiana. Jeżeli chodzi o budynki, szczególnie środki naprawiany z pięknym plafonem Nordlinga na sklepie, więc warta jest obejrzeć. To właśnie tu w tym cymbalonie pojawił się herb Radziwiłłów, byli herbu trzy trąby. To jest właśnie ten orzeł i na piersi te takie trzy trąby. To wtedy się pojawił. I tu mamy tą część najstarszą ogrodową, barokową, tylmanowską, charakteryzującą się właśnie tymi niskimi parterami kwiatowymi, tymi gabinetami, szpalerami. To proszę Państwa jest główna aleja lipowa, tak zwana AH. Ona została tak nazwana, ponieważ nagle tym spacerowiczom ta aleja się urywała i w takim zdziwieniu to AH wypowiadali, że już się skończyła. Otóż, kiedy przegraliśmy wojnę obronną we wrześniu 1939 roku, kto mógł, wyemigrował najpierw do Francji z tych, którzy walczyli, później do Anglii. Natomiast w samym kraju, w okupowanym kraju, od razu rozpoczęła się walka podziemna. No, powstała najpierw Związek Walki Zbrojnej, który potem został przemianowany na Armię Krajową. Ale żeby ta walka była skuteczna, potrzeba było sprzętu, broni oraz wyszkolonych ludzi. W warunkach okupacyjnych nie było to takie proste, więc podjęto decyzję, że będzie się szkolić na Zachodzie specjalistów w różnych dziedzinach dywersyjnych, partyzanckich, i tak dalej, i tak dalej. I ich oraz sprzęt będzie się przerzucać do kraju, a będzie się przerzucać drogą lotniczą. I pierwszy oficjalny zrzut tych skoczków wyszkolonych
do działalności partyzanckiej, dywersyjnej, odbył się właśnie tutaj w Czatolinie. Miało to miejsce w nocy z 7 na 8 listopada 1941 roku. W tym roku będziemy mieli okrągłą 70. rocznicę tego pierwszego oficjalnego zrzutu. Ale próbny zrzut już odbył się wcześniej, w lutym 1941 roku. Był to taki próbny lot z Anglii przez Niemcy. Skoczków miano zrzucić na dziko gdzieś w okolicach Łodzi, a zrzucili ich na Śląsku Cieszyńskim, na terenach włączonych do Rzeszy. I cudem tych trzech skoczków, którzy tam zostali zrzuceni, dotarło do Warszawy, mimo takich niesprzyjających okoliczności. Ale wracamy do tego zrzutu w Czatolinie. To był, tak jak powiedziałem, pierwszy oficjalny zrzut skoczków cichociemnych, bo takich nazywano, tak naprawdę dokładnie nie wiadomo, skąd ta nazwa się pojawiła. W Polsce w ogóle w czasie okupacji ona nie była używana. W Polsce nazywano ich ptaszkami albo zrzutkami. Ona funkcjonowała na Zachodzie. Być może, że dlatego nazywano ich cichociemnymi, że działali po cichu i w nocy. I tu oczywiście musiało, żeby zrzucić tych skoczków, to musiało być przygotowane zrzutowisko. Więc były wytypowane tutaj w naszej okolicy tereny, które nadawały się do takiego zrzutowiska. Musiało to być gdzieś jakieś odosobnione miejsce, musiało to być jakiś płaski teren i w pobliżu jakieś punkty takie orientacyjne. No i oczywiście musiał być ktoś, kto ten zrzut przyjmie. Więc były tu miejscowe oddziały AK partyzanckie, które zajmowały się przyjmowaniem zrzutu. I tutaj takim kierownikiem, który przyjmował te zrzuty, najpierw był Kazimierz Kaźmierski z Wierzchnowic, a jego zastępcą był Henryk Kocęba, a później Kocęba został kierownikiem zrzutu. I właśnie tutaj zrzucono tą noc 7 na 8 listopada trzech cichociemnych, między innymi Jana Piwnika. Tu mamy jego imię i nazwisko, pseudonim Donat Ponury, bardziej Ponury do niego przylgnął. Postać niesamowicie barwna, ponieważ po zrzucie dostał się do tak zwanego wachlarza, to były takie jednostki dywersyjne. Następnie był dowódcą zgrupowania partyzanckiego w Górach Świętokrzyskich. Stamtąd, ponieważ były nieporozumienia chyba na szczeblu dowództwa, został przerzucony na Litwę i tam zginął. Tutaj mamy 16 czerwca 1944 roku, to podczas odbijania, podczas ataku na posterunek niemiecki. To są na ziemi nowogródzkiej, to obecnie tereny Białorusi są. Ale wtedy to Litwa, teren Litwy można powiedzieć. W Górach Świętokrzyskich zorganizował grupę partyzantów liczącą od 300 do 400 osób, więc logistycznie zabezpieczenie pomagało mu kilka wsi. Ganiał się z Niemcami po lasach, bo jest książka napisana, pomaga. Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie. Tak, jest ładna książka.